Witajcie. Zaczynamy nasze lekcje na odległość. Temat dzisiejszej lekcji: kryzys monarchii Piastów. Dzisiaj na lekcji zajmiemy się trzema zagadnieniami. Pierwsze z tych zagadnień to panowanie Mieszka II. Drugie, załamanie się polskiej państwowości po śmierci Mieszka II. I ostatnie zagadnienie, rządy Kazimierza Odnowiciela. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, zanim opowiem o tym, co się działo po śmierci Bolesława Chrobrego, przypomnijmy sobie kilka rzeczy z poprzedniej lekcji. Mówiłem wtedy o Bolesławie Chrobrym, władcy, który był kiedyś nazywany przez wielu wielkim ze względu na swoje osiągnięcia. Te cztery najważniejsze rzeczy, które powinniśmy zapamiętać z długich rządów Bolesława Chrobrego, te cztery jego sukcesy, to są rzeczy następujące. Pierwszy sukces: Zjazd Gnieźnieński, rok 1000. Wizyta najważniejszego polityka ówczesnej Europy w Gnieźnie, czyli cesarza Ottona III, i potwierdzenie przez niego utworzenia metropolii gnieźnieńskiej. Zjazd Gnieźnieński, rok 1000. Rok 1018. Pokój w Budziszynie. Koniec długoletnich wojen Bolesława Chrobrego z Niemcami i wielki jego sukces militarny i polityczny. Nie tylko Bolesław Chrobry obronił na polu bitwy niezależność Polski, ale również powiększył Polskę, między innymi o Łużycę i Mińską. Rok 1018. Ten sam rok, 1018, to wyprawa kijowska, złupienie Kijowa i, co ważniejsze, przyłączenie do Polski Grodów Czerwieńskich. Rok 1018, Grody Czerwieńskie zostały przyłączone do Polski. I ostatnia data z rządu Bolesława Chrobrego, którą należy zapamiętać, ostatni jego sukces, to jest oczywiście koronacja królewska. Rok 1025. Bolesław Chrobr, drugi historyczny władca Polski, jest pierwszym królem Polski, który koronował się w 1025 roku. A teraz pozwólcie, że przejdziemy do kwestii nowych. Pierwsza z nich to rządy Mieszka II. I tu od razu mamy pierwszą zagadkę. Dlaczego rządy po śmierci Bolesława Chrobrego przejął Mieszko II, a nie Bezprym? Bezprym był pierworodnym. Prawo dynastyczne zwyczaj mówi o tym, że władzę dziedziczy najstarszy, że kolejność dziedziczenia jest od najstarszego syna do najmłodszego. Tymczasem długo przed swoją śmiercią Bolesław Chrobry z jakichś nieznanych nam powodów zadecydował, że królem Polski, że jego następcą będzie Mieszko II, a nie starszy Bezprym. Dlaczego tak zrobił? Nie wiemy, możemy się domyślać. Przypuszczenia najczęściej są trzy. Rzecz pierwsza, dostrzegł młodszym synu jakieś zalety, których nie miał starszy syn. Uznał, że młodszy syn jest lepszy, szlachetniejszy, mądrzejszy, lepiej zorganizowany niż starszy i dlatego uznał, że się lepiej nadaje do rządzenia. Druga możliwość to dostrzegł u starszego syna wady, których nie miał jego młodszy syn. Może Bezprym w oczach Chrobrego kompromitował się jakimiś cechami charakteru. Może był porywczy, może był niezrównoważony, może był lekkomyślny, a może miał jakieś inne cechy charakteru, które nie podobały się ojcu. No i jeszcze trzecia możliwość, najprostsza i w gruncie rzeczy nie będąca w sprzeczności z dwiema pozostałymi. Chrobry pewnie bardziej kochał Mieszka od Bezpryma. Uczucia nie zawsze są racjonalne. Być może były jakieś powody, które nie dotyczyły charakteru, zdolności, umiejętności, które sprawiały, że Chrobry chciał oddać władzę Mieszkowi, a nie Bezprymowi. Tego nie wiemy. Wiemy, że tą decyzję podjął dużo wcześniej, dlatego starszego brata Mieszka Bezpryma oddał do klasztoru Kamedułów koło Rawenny. W średniowieczu to był często spotykany sposób na pozbycie się ewentualnego konkurenta do władzy. Wysłanie go do klasztoru, najlepiej bardzo daleko. Trzeba pamiętać, że w średniowieczu te możliwości komunikacyjne były zupełnie inne niż dzisiaj. W związku z tym odległość z Rawenny do Polski wówczas była olbrzymią odległością. Mieszko II natomiast przy ojca był przygotowany do przejęcia tronu, był przez ojca kształcony. Chrobry był analfabetą, Mieszko był analfabetą. Mieszko II znał
grekę, łacinę, był człowiekiem gruntownie wykształconym. Jest pierwszym władcą Polski, który umiał czytać i pisać. W 1025 roku Bolesław Chrobry umiera, 2 miesiące po koronacji i natychmiast po jego śmierci na króla Polski koronuje się Mieszko II. Rok 1025 jest jednym rokiem wyjątkowym w historii Polski. Przeżyliśmy bowiem wtedy dwie koronacje dwóch różnych królów, którzy po sobie nastąpili w krótkim okresie czasu. Początkowo Mieszko II prowadzi taką politykę jak ojciec. Politykę mocarstwową, politykę niezależności od Niemiec. Symbolem tej polityki Mieszka II z tego pierwszego okresu są jego wyprawy do Saksonii. Mieszko II najeżdża teren Cesarstwa Niemieckiego. Podejmuje taką wyprawę w roku 1028. Ówczesny władca Niemiec, król Niemiec, później cesarz Niemiec, Konrad II w 1029 roku próbował najechać ziemię polskie, ale dotarł tylko do Łużyc. W roku 1030 znowu Mieszko II najeżdża Saksonię. Gdyby w tym momencie umarł Mieszko II, przeszedłby do historii jako władca, który dobrze kontynuował politykę swojego ojca Bolesława Chrobrego. Mieszko II żył jednak dłużej. A w 1031 roku wydarzyło się coś, co w dziejach Polski wydarzać się będzie również później, a co zawsze dla Polski będzie oznaczać olbrzymie kłopoty, nieszczęścia. Oto bowiem po raz pierwszy w historii Polski dogadali się nasi dwaj sąsiedzi ze wschodu i zachodu, czyli Niemcy i Ruś Kijowska. I w 1031 roku najechali na Polskę Konrad II z zachodu i Jarosław Mądry, władca Rusi Kijowskiej ze wschodu. Mieszko II tego najazdu nie wytrzymał. Nie był w stanie prowadzić wojny na dwa fronty. Wyjechał do Czech, władzę w Polsce przejął Besprym, bowiem jak to znowu było dość powszechnie stosowane w średniowieczu, najeźdźcy najechali Polskę pod pretekstem rozwiązania sporu dynastycznego w Polsce. Otóż upomnieli się o prawa do tronu starszego syna Bespryma. Besprym przyjmuje władzę w Polsce. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, człowiek, który całą swoją władzę, pozycję zawdzięcza obcym, no musi robić to, czego ci obcy oczekują. Nikt nie organizuje takiej wyprawy, nie mając w tym własnego interesu. W związku z tym Besprym odsyła koronę królewską. Nie jest już księciem, nie chce być królem. Łużyce i Milsko wracają do Niemiec. Grody Czerwieńskie zajmują Rusini. Najprawdopodobniej również w tym momencie Czesi zabierają Morawy. Słowacja najprawdopodobniej już wcześniej została zajęta przez Węgry. Besprym, książę Besprym, jest marionetką w rękach Niemców, jest marionetką w rękach sąsiadów. Mieszko II ucieka do Czech, do księcia czeskiego Udalryka, który był skłócony z cesarzem i tam został okaleczony przez władcę Czech. Został wykastrowany. Na szczęście już wcześniej miał dzieci, bo w innym przypadku dynastia Piastów być może skończyłaby się na Mieszku II, a losy Polski nie wiadomo, jakby się w tej sytuacji potoczyły. Rządy Bespryma były bardzo krótkie, dlatego w wielu pocztach Polski nawet się tych rządów nie uwzględnia, bowiem po kilku, może kilkunastu miesiącach został zamordowany. Nie wiemy, kto zamordował Bespryma. Jakie były powody tego morderstwa? Czy była to zbrodnia polityczna? Czy był to czyn kogoś, kto był zwolennikiem Mieszka II, kto zabijając Bespryma chciał ułatwić powrót do kraju Mieszka II? Czy był to mord o charakterze zemsty osobistej? Ktoś tak bardzo nie lubił Bespryma, że posunął się do śmierci? A może motywy zamachowcy były jeszcze inne? Nie wiemy tego i pewnie nigdy się nie dowiemy. Wiemy, co się wydarzyło później. W 1032 roku wraca do Polski Mieszko II. Ale oczywiście jego pozycja jest zupełnie inna, jak wtedy, kiedy obejmował władzę po śmierci ojca. Wzywa go do siebie cesarz. Mieszko II jedzie do Merseburga. No i musi zrobić to, czego cesarz od niego żąda. A cesarz zażądał, żeby podzielił Polskę na trzy części. Żeby podzielił się władzą ze swoim bratem Ottonem, żeby oddał również część Polski bratankowi Chrobrego Dytrykowi. Mieszko II oczywiście uznaje zwierzchnictwo Niemiec, oczywiście jest tylko księciem Polski. W
Wkrótce ginie Otton, brat Mieszka II, zamordowany przez własnego giermka i znowu nie wiemy dlaczego. Czy był to zemsta o charakterze osobistym? A może Mieszko II zlecił zabójstwo swojego brata? A może jeszcze była inna przyczyna tej zbrodni? Tak czy inaczej, Otton ginie, Mieszko wygnał z Polski Dytryka, zjednoczył Polskę i sam umiera w roku 1034. Tu też nie ma pewnej zgodności, tak? Niektórzy uważali, że został zamordowany, dzisiaj jednak wśród historyków przeważa zdanie, że umarł śmiercią naturalną. 9-letnie rządy Mieszka II to gotowy scenariusz na film historyczny. Działo się wiele, zmienność wydarzeń jest ogromna. Kiedyś Mieszko II był uważany za złego króla, za złego władcę. Mówiono nawet Mieszko II gnuśny. Gnuśny, czyli taki, który nic nie robi, który przez swoje lenistwo sprowadza na kraj różne nieszczęścia. Dzisiaj historycy trochę rehabilitują Mieszka II. Dzisiaj historycy uważają, że Mieszko II w jakiejś mierze zapłacił cenę za politykę ojca. Że ta polityka chrobrego, taka widowiskowa, taka wspaniała, taka pełna sukcesów, była ponad możliwości finansowe państwa polskiego. To po prostu gospodarka Polski wczesnopiastowskiej tego nie wytrzymała. I ten kryzys dosięgnął Mieszka. Że Mieszko stanął trochę przed wyzwaniami, z którymi nikt by sobie nie poradził, nawet jego ojciec. W związku z tym dzisiaj historycy nie są już tak krytyczni w ocenie Mieszka II. Teraz w naszej podróży przez historię Polski przechodzimy do zagadnienia drugiego. Przechodzimy do mrocznego, tajemniczego, zagadkowego okresu w dziejach Polski. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się stało po śmierci Mieszka II. W 1034 roku umiera Mieszko II i załamuje się polska państwowość. Mówimy o powstaniu antyfeudalnym, mówimy o reakcji pogańskiej. Powstanie antyfeudalne, co to miało być? Otóż ludzie biedni, chłopi, buntują się przeciwko możnowładztwu. Dlaczego? No najprawdopodobniej te świadczenia, które były na nich nakładane, były ponad ich możliwości. Mówiąc prościej, ludzie zostali zrujnowani przez państwo i dlatego przeciwko temu państwu się buntują, napadając na możnych, napadając na ludzi znaczących. Nazywa się ten okres również reakcją pogańską, ponieważ ludzie występują przeciwko duchownym, przeciwko kościołom. Dewastują kościoły, zabijają księży. Świadczy to o żywotności pogaństwa w Polsce. Świadczy to o tym, że mimo przyjęcia chrztu w 966 roku, wielu ludzi, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach na wsi, w dalszym ciągu dochowała wierności swoim przekonaniom religijnym. I tutaj te pogańskie wierzenia wyszły na jaw. Państwo polskie ulega rozpadowi. Sytuację wykorzystał jeden z możnowładców, Miecław, zwany czasami Masławem. Zależy, jak jego imię przetłumaczymy na język polski. Dawny cześnik Mieszka II, widząc chaos, jaki panuje w Polsce, utworzył na Mazowszu własne państwo. W tym okresie Pomorze odrywa się od Polski. W kraju panuje, jak już mówiłem przed chwilą, olbrzymi chaos. Wykorzystuje to władca czeski Brzetysław II, który najeżdża na Polskę, pustoszy straszliwie Gniezno i przyłącza do państwa czeskiego Śląsk. To wiemy. Wiemy, że biedni buntują się przeciwko bogatym. Wiemy, że wielu Polaków występuje przeciwko kościołowi, występuje przeciwko duchownych. Wiemy, że Miecław, Masław tworzy własne księstwo udzielne na Mazowszu. Wiemy, że Brzetysław niszczy Gniezno i przyłącza Śląsk do Czech. Czego nie wiemy? Ano nie wiemy, dlaczego do tego doszło. Co się takiego stało? Teoretycznie wydaje się, że po śmierci Mieszka II władzę w państwie polskim powinien przejąć jego syn Kazimierz, zwany Odnowicielem. Jeżeli przejął, no to dlaczego Polskę opuścił? Czy było tak, że Kazimierz Odnowiciel przejął władzę, wybuchło powstanie antyfeudalne, doszło do reakcji pogańskiej i Kazimierz
nie był w stanie utrzymać się przy władzy, musiał z Polski uciekać. A może Kazimierz Odnowiciel nie przejął władzy? Może przejął władzę ktoś inny? Była kiedyś dość popularna hipoteza władcy Bolka Zapomnianego, tak? Miał to być władca, który miał być tak niedobry, że za karę miał być zapomniany przez historyków. Dzisiaj się raczej twierdzi, że to jest hipoteza nieprawdziwa, że nie było żadnego Bolka Zapomnianego. No ale jednak to pytanie ciągle pozostaje otwarte. Tego nie wiemy, tego możemy się domyślać. Ten tajemniczy i mroczny okres historii Polski kończy powrót do władzy Kazimierza Odnowiciela. Nie wiemy nawet, kiedy Kazimierz Odnowiciel wrócił do władzy. Tu mamy dwie daty, 1038 rok lub 1039 rok. Natomiast wiemy, że pomogli mu Niemcy i Rusini. Dlaczego? Otóż okazuje się, że to młode państwo polskie, jeżeli przyjmiemy za początek Polski historycznej chrzest, no to państwo nie miało jeszcze 100 lat, było już ważnym elementem równowagi w ówczesnej Europie. I oto zarówno władca Niemiec, jak i władca Rusi doszedł do wniosku, że w ich interesie leży stabilizacja na ziemiach polskich. Nie leży chaos, nie leży anarchia, nie leży... ta sytuacja, która się wówczas w Polsce wytworzyła. I dlatego pomogli Kazimierzowi Odnowicielowi wrócić do władzy. Tu też takim istotnym elementem była niechęć Niemiec do wzmacniania Czech. Ja już mówiłem przed chwilą, że Rzetysław II zajął, przyłączył do Czech Śląsk, wzmocnił w tym samym Czech. To się władcy Niemiec mogło nie podobać. I tak oto przechodzimy do trzeciego zagadnienia, rządów Kazimierza Odnowiciela. Kazimierz Odnowiciel przejmuje władzę w 1038 lub 1039 roku, być może po raz drugi, no bo nie wiemy, co było po śmierci Mieszka, być może już wtedy Kazimierz Odnowiciel rządził, tylko tą władzę stracił. No i rozpoczyna się bardzo ważny okres w dziejach Polski. Kazimierz Odnowiciel ten przydomek uzyskał dlatego, że odnowił, odbudował państwo polskie. Dokonał kilku rzeczy ważnych. Pierwsza rzecz ważna to jest przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa. Kazimierz Odnowiciel, widząc straszliwie spustoszone, zniszczone Gniezno, i widząc równocześnie, że ważny gród, Kraków, no jest o wiele lepiej zachowany, lepiej funkcjonuje, przenosi stolicę Polski do Krakowa. I odtąd przez ponad 500 lat Kraków będzie stolicą Polski. Kazimierz Odnowiciel przenosi stolicę Polski z Gniezna do Krakowa. Kazimierz Odnowiciel integruje ponownie ziemię polskie, bo kiedy wrócił do Polski, to przejął władzę tylko w Wielkopolsce i Małopolsce. Najpierw długotrwałe wojny z Macławem, zakończone w 1047 roku przyłączeniem Mazowsza do Polski. Potem przyszła kolej na Czechy. W 1050 roku Kazimierz Odnowiciel najeżdża Śląsk, przyłącza go do Polski. W ten sposób te cztery najważniejsze dzielnice tej Polski piastowskiej znowu są pod jednymi rządami, pod rządami księcia Kazimierza Odnowiciela. Te cztery dzielnice to oczywiście Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze i Śląsk. No ale Czesi oczywiście poskarżyli się cesarzowi. Kazimierz Odnowiciel nie miał szansy w starciu z cesarzem, musiał więc się udać na zjazd do Kwedlinburga. To był rok 1054 i tam władca Niemiec, Henryk III, uznał, że Śląsk będzie do Polski należał, natomiast władca polski, Kazimierz Odnowiciel, miał z tytułu posiadania Śląsku płacić trybut na rzecz Czech w wysokości 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota rocznie. W sumie można to uznać za sukces, no bo przecież najważniejsze, że Śląsk do nas należał. Trzeba było płacić pewien haracz, pewną daninę Czechom, no ale Śląsk do Polski należał. Ale w rządach Kazimierza Odnowiciela nie jest najistotniejsze to, że zlikwidował separatyzm Mazowsza, że przyłączył znowu do Polski Śląsk. Najważniejszą rzeczą jest to, że odbudował państwo polskie. Że te jego rządy, które trwały może 20 lat, może 19, to jest czas odbudowy zniszczonych grodów, odbudowy struktur państwa, odbudowy struktury kościelnej. To jest czas
budowania dobrobytu tego tak ciężko doświadczonego państwa. Tym też czas początków feudalizmu na ziemiach polskich. Kazimierz Odnowiciel słusznie doszedł do wniosku, że sposób organizacji siły wojskowej, jaki był wcześniej, czyli drużyna książęca, czyli zawodowi żołnierze, zawsze gotowi do walki u boku księcia, jak było za czasów Mieszka I, Chrobrego, Mieszka II, to był sposób niesłychanie drogi. Tych ludzi trzeba było utrzymać, ich konie, wykarmić, uzbroić. W związku z tym Kazimierz Odnowiciel zaczyna w Polsce tworzyć feudalizm. To znaczy nadaje ziemię możnym w zamian za obowiązek walki u jego boku. W ten sposób ma bezpłatną siłę zbrojną. W ten sposób zaczyna tworzyć się w Polsce warstwa rycerska. Kazimierz Odnowiciel zintegrował ponownie ziemię polskie. Kazimierz Odnowiciel odbudowuje kraj z tych straszliwych zniszczeń czasów reakcji pogańskiej najazdu Brzetysława. Kazimierz Odnowiciel zapewnia Polsce spokój. A jednym z ważnych czynników wzrostu gospodarczego niespokój wewnętrzny. Rządy Kazimierza Odnowiciela to są rządy, które nie mają tak spektakularnych sukcesów, jak jego dziadek Bolesław Chrobry miał. Ale to są rządy bardzo ważne i istotne. Dzisiaj wielu historyków uważa Kazimierza Odnowiciela za jednego z wybitniejszych władców Polski. Kiedy Kazimierz Odnowiciel umierał w 1058 roku, zostawiał swemu dziecku, a władzę po nim przejął Bolesław Śmiały, Polskę w zupełnie innym stanie materialnym, organizacyjnym, terytorialnym, niż sam ją przejmował w 1038, może 1039 roku. Nie uzyskał korony królewskiej, nie odbudował metropolii w Gnieźnie, nie uniezależnił Polski od Niemiec, ale stworzył podwaliny pod to, aby jego następca, jego syn Bolesław Śmiały, dokonał wszystkich tych rzeczy. Ale o tym już na naszej następnej lekcji.